To, czego jako ludzie dotykamy najczęściej, gdzie czujemy wewnętrzną potrzebę, aby się pewne rzeczy w nas unormowały, ustabilizowały, albo gdzie nasze pragnienia są kierowane, to najczęściej jest to poczucie bezpieczeństwa i spełnienie materialne. A drugą taką sferą są relacje, czyli pieniądze i relacje. A to mogłabym zawrzeć jako takie dwa aspekty, do których każdy z nas dąży. Jeżeli mamy stabilizację finansową, to szukamy stabilizacji i spełnienia w relacjach. Jeśli mamy spełnienie w relacji, to szukamy, aby było to spełnienie również w pieniądzu. I chcielibyśmy, aby obie te przestrzenie były w swoistej równowadze. Najczęściej jednak okazuje się, że albo jedna jest okej, a druga nie, albo druga jest okej, a ta pierwsza nie. I dzisiaj chciałabym pociągnąć temat tego, jak dobieramy sobie partnerów, i chciałabym opowiedzieć o tym, z czym najczęściej się stykam na sesjach, kiedy prowadzę innych, i z czym się stykam również w swoim świecie, wśród moich bliskich, znajomych, a podczas rozmów zupełnie przyjacielskich, prywatnych, ale także tych zawodowych. Także zapraszam Was bardzo gorąco. A więc, kochani, przejdźmy głębiej do tego, co dla Was przygotowałam, a tego, co cały czas jest tematem mocno ważnym i tematem na czasie, czyli relacji i tego, w jaki sposób dobieramy sobie partnerów. W momencie, w którym nie mamy, nazwijmy to kolokwialnie, ogarniętej przeszłości, uzdrowionej przeszłości, kiedy nie mamy ogarniętych własnych emocji, to wówczas dobieramy sobie partnerów z poziomu wewnętrznego dziecka, z poziomu braków, z poziomu tego, czego potrzebujemy, z poziomu ogromu, ogromu oczekiwań, i to wszystko przekładamy na naszego partnera, i w ten sposób poszukujemy naszego partnera, czyli nasz zewnętrzny świat staje się niczym innym jak ogromnym zbiorem ludzi, wśród których szukamy kogoś, kto zaspokoi nasze potrzeby, kto spełni nasze oczekiwania i wypełni naszą wewnętrzną, emocjonalną pustkę, którą niesiemy przez całe nasze dorosłe życie, a która płynie z dzieciństwa. I dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o tym, jak bardzo często spotykam się ze słowami, kiedy ktoś mówi o tym, że chciałby poznać kogoś innego niż dotychczas, że mężczyzna chciałby mieć obok siebie inną kobietę niż te, które zazwyczaj spotyka na swojej drodze. Mężczyzna mówi o tym, że chciałby poznać kobietę, która będzie inną kobietą niż te, z którymi się spotykał. I to wszystko, co się dzieje, to tak naprawdę pokazuje kolejne dno. Kolejne dno, a kolejną warstwę tematu nieprzepracowanego dzieciństwa, nieprzepracowanej przeszłości i kolejny etap ogromnych niespodzianek i rozczarowań. Dlaczego mówię, że to są niespodzianki i rozczarowanie, kiedy ja mówię, że chciałabym poznać kogoś innego niż wszystkich poprzednich mężczyzn, których spotkałam w swoim życiu, że chciałabym, żeby to był mężczyzna pewny siebie, zdecydowany, zaradny, męski, wiedzący, czego chce od życia. Najlepiej jeszcze, jeśli będzie siedział w rozwoju osobistym, jeżeli będzie odpowiedzialny za własne emocje, a jeśli będzie sprawczy w swoim działaniu, to co to tak naprawdę oznacza? Druga strona, gdyby mężczyzna siedział tutaj przed wami i powiedziałby, że on chciałby poznać kobietę, która jest pewna siebie, która jest piękna, zadbana, która jest przedsiębiorcza, która odnosi sukcesy, i która w ogóle wie, czego chce i jest ustabilizowana emocjonalnie, to co to znaczy? Tak naprawdę nasze chcenie i te nasze pragnienie nie jest samo w sobie niczym złym. Zresztą nie można określać w ogóle, żeby cokolwiek było złe lub dobre. Natomiast nie płynie stamtąd nic nieodpowiedniego, jeżeli intencja naszego pragnienia jest intencją nie małego dziecka, które tupie nóżkami i chce, tylko dojrzałego emocjonalnie człowieka. I różnica w tych chceniach jest właśnie w przestrzeni intencji, czyli to wewnętrzne dziecko. Jeżeli my chcemy jako dziecko, czyli tupiemy nóżkami i krzyczymy: ja chcę. Ja chcę teraz poznać kogoś innego. Ja chcę, żeby ten ktoś był inny niż ci wszyscy, których poznałam.
i wewnętrzne to chcenie jest takie bardzo silne, ale za tym chceniem kryje się coś jeszcze, i zaraz powiem Wam, jak zobaczyć, co się kryje pod tym chceniem, to najczęściej płynie to właśnie z potrzeby wewnętrznego dziecka. I bardzo często trafiają do mnie osoby, które, myślę, że tak pół na pół, jest połowa osób takich, które są w relacjach, połowa osób jest takich u mnie na sesjach, które są, a które nie są w relacjach. Już sięgam właśnie po taki ostatnio bardzo często popularny wykres, który narysowałam. A chcę Wam o nim opowiedzieć, ponieważ kiedy rozmawiamy o związkach i o relacjach, to słyszę od osoby po drugiej stronie: ja takiego kogoś nie znam. Ja wokół siebie się rozglądam i ja bym chciała kogoś takiego poznać, albo ja bym chciał kogoś takiego poznać, ale wokół mnie wszyscy są tacy sami. Ja nigdzie nie widzę kogoś, kto byłby inny. I dlaczego tak jest? Więc najpierw, zanim opowiem Wam, dlaczego tak jest, że nie widzimy nikogo innego, tylko wszystkich, których widzimy, widzimy mniej więcej w tej samej kategorii osób, z którymi już mieliśmy do czynienia. Więc zanim to opowiem, zanim Wam odpowiem na to pytanie, najpierw powiem Wam, w jaki sposób odkryć, co stoi za intencją. Czyli jeżeli słyszę słowa, ja chcę mieć obok siebie innego mężczyznę niż dotychczas. Ja chcę być w związku innym niż dotychczas. Ja chcę, żeby mężczyzna był zaradny, żeby męski, pewny siebie, zdecydowany, żeby wiedział, czego chce. Albo ja chcę poznać inną kobietę, chcę, żeby ona była silna, piękna, zadbana, żeby ona wiedziała, czego chce i żeby wiedziała, jak sobie radzić z własnymi emocjami, żeby była kobieca i tak dalej, i tak dalej. To tak naprawdę pierwsze pytanie, które należy sobie zadać, to pytanie: dlaczego? Dlaczego tego chcesz? I tu zachęcam wszystkich, absolutnie wszystkich, którzy jesteście w takim miejscu, gdzie macie wewnętrzne pragnienie, by kogoś takiego poznać, albo jesteście w relacji i tęsknicie, by ta relacja była inna, to nie znaczy, że musicie tą relację zmieniać. To znaczy, że również potrzebujecie usiąść i zadać sobie to pytanie: dlaczego? I co to pytanie daje? Kiedy zadamy sobie pytanie dlaczego, otworzymy swój dziennik, święte moje narzędzie, o którym bardzo często wspominam, zwykły tak naprawdę notes, z którego codziennie korzystam do wewnętrznej pracy. Siadasz sobie do tego dziennika, piszesz, czego chcesz, czego pragniesz, nieważne, czy nazwiesz to jako chcenie, czy jako pragnienie, opisujesz to dokładnie, potem zadajesz pytanie, dlaczego tego chcesz. Kiedy zadasz sobie pytanie, dlaczego, odniesie się to do Twojej przeszłości, czyli wypłyną w odpowiedzi na to pytania, na te pytanie, wypłynie wszystko z Twojej przeszłości, wszystkie Twoje oczekiwania, wszystkie Twoje niezaspokojone potrzeby, wszystkie Twoje braki emocjonalne. Więc to, co uzyskasz, to uzyskasz bardzo jasny, konkretny obraz tego, co projektujesz na drugą osobę, co widzisz w drugiej osobie, że co ta osoba może Tobie dać dzięki temu, że się pojawi w Twoim życiu. Drugie pytanie to po co? Po co wychodzi w przyszłość, czyli po co pokazuje nam, jakie my mamy plany i oczekiwania względem tej osoby. Czyli co chcielibyśmy, by ta osoba wniosła do naszego życia, a gdzie wewnętrznie mamy brak. I tutaj również pojawi się bardzo konkretny obraz, wręcz mapa. Mapa przeszłości, mapa przyszłości, które te dwie mapy pokażą nam, kim tak naprawdę ma być osoba, która pojawi się w naszym życiu. Kim ona ma być w związku. I najczęściej ta osoba, jeżeli mamy nieprzepracowaną przeszłość, to ta osoba najczęściej stanie się mieszanką mamy i taty. I takie nasze oczekiwania będą względem tej osoby, natomiast oczywiście, że ta osoba nie da nam tego, czego my chcemy i nie może nam dać, co jest jej nieświadomą rolą i jest jej nieświadomym zadaniem, w które wejdzie, jak tylko pojawi się w naszym życiu. Kolejne pytanie, które potrzebujesz sobie zadać, to co zmieni się w Twoim życiu, kiedy ta osoba się pojawi. I tu bardzo głęboko sięgniesz swoich ukrytych pragnień, swoich ukrytych braków, swojego przekonania wobec siebie, które odnosi się do tego, że Ty sama nie jesteś w stanie sobie tego dać.
że to ta druga osoba, jeśli się pojawi, to dopiero zadzieje się magia i dopiero wtedy twoje życie stanie się pełnią. Kolejne pytanie, które sięga jeszcze głębiej, to pytanie, co się stanie, gdy jej i jego nie poznam? Co się stanie, gdy jej, jego nie poznam? To jest kolejne pytanie. I teraz tu wypłyną lęki. Tu wypłynie nasza samotność. Tu wypłynie wszystko to, czego się obawiamy. Więc odpowiadając sobie na pytanie, co się stanie, gdy jej, jego nie poznam, pojawia się ogrom samotności. Tam dużo rzeczy wypłynie z tej przestrzeni. Z przestrzeni lęku, z przestrzeni obaw, z przestrzeni niespełnionych oczekiwań, które mamy na siebie nałożone i które przyjęliśmy, oczekiwań naszych bliskich, rodziców, może rodzeństwa, ale też i naszych własnych oczekiwań, które na siebie nakładamy, a które uważamy, że powinniśmy spełnić. I kiedy na te cztery pytania odpowiesz, będziesz mieć cały obraz sytuacji. Będziesz wiedzieć, czego ci brakuje w życiu, a co wydaje ci się, że ta osoba może wprowadzić. Będziesz wiedzieć, czego potrzebujesz od tej osoby i jakie oczekiwania będziesz mieć wobec tej osoby. Będziesz wiedzieć, co ze sobą masz jeszcze do zrobienia, jakie przestrzenie są do przepracowania, jakie emocje są tymi emocjami, na które trzeba zwrócić uwagę i do których trzeba sięgnąć, by je uwolnić i by w ich miejsce wprowadzić inne. Będziesz wiedzieć, jakie przekonania się pojawiają w tobie, których być może nie byłeś świadom. I to jest świetny początek do tego, aby, nie aby wejść w nowy związek, tylko aby zacząć budować relacje ze sobą. Ponieważ jeśli chcesz innego związku, absolutnie innego, to najpierw potrzebujesz uporządkować siebie. Zamiast wchodzić w kolejny związek. Ci z was, którzy już są w relacjach, to jest świetne miejsce, abyście zaczęli pracować nad sobą i jednocześnie całkowicie zmieniać relacje ze swoim partnerem lub partnerką. Więc tego czegoś nowego, jeżeli chodzi o relacje, nie ma z prostej przyczyny, ponieważ, i to jest wykres, który ostatnio mi często towarzyszy, wykres, którym narysowałam. Jeżeli byśmy przejęli tą pionową linię jako wibrację, ludzką wibrację, ludzką częstotliwość, każdy z nas ma określoną częstotliwość. Ta częstotliwość, na której nadajemy, określona jest przez nasze emocje i ona nią emanuje nasze ciało. I poprzez te emocje, poprzez myśli wysyłany jest w przestrzeń, w częstotliwości wysyłana jest informacja i z przestrzeni płynie do nas informacja, odpowiednia do naszej częstotliwości. Teraz, jeżeli ja jestem w tym miejscu, to dla mnie dostępne osoby są tylko z takiej przestrzeni. To jest oczywiście symboliczne. Ja tego nie zaznaczam, jaka to jest przestrzeń herców, jaka to jest częstotliwość wibracji. Ja to pokazuję dla was obrazowo, żebyście mniej więcej mogli zrozumieć, dlaczego nie możemy spotkać wokół siebie kogoś, kto jest diametralnie inny niż osoby, które dotychczas spotykaliśmy. I teraz więcej. To jest nawet tak, że jeżeli na samym początku wydaje nam się, że spotykamy kogoś takiego, to po czasie okazuje się, że jednak nie, że jednak ta osoba nie jest zupełnie inna. Dlaczego? Jeżeli ja jestem w tym miejscu, to dla mnie do dyspozycji jest tylko ta przestrzeń, która tutaj jest. I jeżeli ja chcę poznać mężczyznę, takiego, którego wcześniej opisałam, to on będzie tutaj. My się nie spotkamy, ponieważ on jest zupełnie na innej przestrzeni. To tak jak on by był w zupełnie innym miejscu, w zupełnie innym państwie, do którego państwa ja się nie wybieram, a on się nie wybiera do mojego. My się nie poznamy. Gdyby nie istniał internet, to my byśmy się nie poznali. Więc nie istnieje internet. Ja jestem sobie w jednym kraju, on sobie jest w drugim kraju. My prawdopodobnie nie wiemy nawet o swoim istnieniu. Więc jeżeli moim pragnieniem serca będzie
inny mężczyzna lub jeżeli mężczyzny pragnieniem serca będzie inna kobieta i on określi, kim ta kobieta jest, dokładnie, nie mam tutaj na myśli tylko wyglądu zewnętrznego, ale całą przestrzeń emocjonalną, całą przestrzeń cech wewnętrznych, kiedy to określi jasno i konkretnie, wówczas będzie mógł zadać sobie jedno z najpotężniejszych, najgłębszych i najbardziej transformujących pytań, jakich może sobie zadać. Jeśli ta kobieta lub ten mężczyzna są tacy i tacy i dokładniej opisze te osoby, począwszy od tego, jak wyglądają, skończywszy na tym, czym emanują, jaką energią, czym się zajmują, jak spędzają wolny czas, jakie mają przekonania, w co wierzą, jakie emocje im towarzyszą, jakie mają relacje z ludźmi, jakimi ludźmi się otaczają, to jest skrypt, ogromny skrypt, który tworzę. To nie jest rzecz, która zamyka się w przestrzeni. Ja chcę poznać długonogą blondynkę, która ma długie, proste włosy, niebieskie oczy i zawsze jest wesoła. To jest za mało. To jest za mało, żeby podejść do tego zadania, które dla Was przygotowałam. Wracając jeszcze raz. Jeśli stworzę cały opis tego, kim jest ta osoba, którą chcę poznać, zaczynając prawdopodobnie od tych zewnętrznych cech, potem sięgając głębiej do wnętrza tej osoby, do zainteresowań, do tego, jak spędza wolny czas, do tego, co jest ważne dla tej osoby, do tego, jakie ona ma priorytety życiowe, do tego, czym ona się kieruje w życiu, do tego, jakich ludzi ma wokół siebie, jaką ma aparycję, jaką energią emanuje, jakie emocje najczęściej jej towarzyszą, wówczas powstanie cały kształt tego, kogo ja pragnę z przestrzeni serca. I teraz, kiedy ja już to mam i mam to bardzo dokładnie rozpisane, to zadaję sobie pytanie, czy ja dzisiaj z tym, kim jestem dziś, rezonuję z tą osobą, z którą pragnę być? Czy ja z nią rezonuję? Jeśli tak, super. A jeśli nie, to kim ja potrzebuję się stać, by z tą osobą zarezonować? Czyli co ja potrzebuję, do czego potrzebuję jeszcze usiąść tutaj, żeby wskoczyć tu na tą przestrzeń? I tu będą najczęściej przekonania, emocje, także otoczenie, w którym się obracam. Ale w tym również będzie tak prozaiczna rzecz, jak mój wygląd. Czyli jeśli ja chcę, jeśli jestem mężczyzną i chcę mieć w swoim życiu zadbaną kobietę, to zadać powinienem sobie pytanie, czy ja jestem wystarczająco zadbany, żeby do niej dotrzeć, żeby być z nią na tym samym poziomie. I zakończę tego live'a anegdotą dla Was, ponieważ kilka lat temu pamiętam rozmowę z pewnym moim przyjacielem, z bardzo otyłym mężczyzną, który był przez wiele lat singlem i nie mógł znaleźć dla siebie kobiety. I rozmawialiśmy i pewnego razu zapytałam go, dlaczego jest singlem, więc on mi odpowiedział, że szuka kobiety takiej i takiej. Zaczął ją opisywać bardzo dokładnie. I zadałam mu pytanie, okej, ale czy ty w ogóle widzisz siebie z tą kobietą? Bo ta kobieta, którą opisujesz, prawdopodobnie jest kobietą, która na ciebie nie spojrzy ze względu na to, że jesteś bardzo niezadbanym mężczyzną. On mówi, że tak, on siebie widzi z tą kobietą. Jak ona się w jego życiu pojawi, to on wtedy o siebie zadba. A więc, kochani, to tak nie działa. Ta kobieta w życiu tego mężczyzny się nie pojawiła po dzień dzisiejszy, z prostej przyczyny, ponieważ jeśli chcemy tak wysoko wejść, to najpierw my potrzebujemy być dopasowani do tej wysokości. Nie inaczej. Jeśli pragniemy bardzo mocno być z kimś takim, to najpierw potrzebujemy siebie dopracować, zobaczyć, co w nas jest. I teraz nie chodzi o to, żebyśmy robili sobie operacje plastyczne, żebyśmy wydawali ogromne pieniądze na markowe ubrania. Chodzi o zwyczajne, czasem zwykłe, absolutnie zwykłe rzeczy,
o zadbanie o siebie, o przycięcie paznokci, o pójście do manikurzystki, o pójście do fryzjera, o wyrzucenie starych, obdartych gaci, o wywalenie starych, podziurawionych skarpetek, o wypastowane buty, o wyprasowany t-shirt, o umyte kubki w zlewie. To są banalne rzeczy, od których każdy z nas może zacząć, ale od tych banalnych rzeczy zaczyna się gigantyczna transformacja. Więc podsumowując, ktokolwiek z Was jest w miejscu, gdzie chcielibyście zmiany w Waszej relacji lub szukacie nowej relacji, to zacznijcie od zadania sobie pytania dlaczego, potem po co, potem co to zmieni w Waszym życiu i na koniec, co się stanie, jeśli tej osoby nie poznasz. To wszystko wyciągnie na wierzch wszystko to, co jest potrzebne, by zacząć ogromną, gigantyczną transformację. Dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia.